Dobry wieczór państwu. Mieczysław Wojnicki. Przyszła na plażę młodziutka dziewczyna. Pozwólcie zacząć tak piosenkę tę. Długo nie śmiała opuścić kabiny. Spojrzeń sąsiadów swych lękala się. O, miała takie male, ty ciuteńkie, takie male, ma ciupeńkie. Pierwszy raz bikini włożyła te. O, takie male, ty ciuteńkie, takie male, ma ciupeńkie. Czerwone kropeczki na żółtym tle. Jedną, drugą, trzecią, takie o te czerwone kropeczki na żółtym tle. Pod parasolem cichutko siedziała. Ze wstydu chętnie uciekłaby gdzieś, lecz przejść do wody przez plażę nie śmiała. Spojrzeń sąsiadów swych lękala się. Jednego, drugiego, trzeciego lękala się spojrzenia. Dlaczego? Bo miała takie male, ty ciuteńkie, takie male, ma ciupeńkie. Pierwszy raz bikini włożyła te. O, takie male, ty ciuteńkie, takie male, ma ciupeńkie. Czerwone kropeczki na żółtym tle. W jedną, drugą, trzecią, w takie oto czerwone kropeczki na żółtym tle. Choć niedyskretne ścigali ją oczy, skoczyła w fale, by tam skryć się w nich. Teraz już chciałby dziewczynę przeprosić każdy z sąsiadów, co tak śmiał się z tych. Z tych, no. A jej, no. No z czego? Z bikini, prawda? Z bikini. Rzeczywiście z bikini. A ona pływała i pływała bez przerwy i wstydziła się teraz znowu wyjść z wody. No dlaczego? Bo miała ty ciupeńkie, ma ciupeńkie. Kropeczki na żółtym tle. Jeśli wam się podobało, uśmiechnijcie się choć raz. Jeśli nie, no to przepraszam. Już skończyłem, żegnam was. Do tablicy. Dzień dobry. Co było tematem dzisiejszego wypracowania? Tematem dzisiejszego wypracowania było znaczenie pracy nad sobą. Tak, czytaj nad sobą. Czytaj. Znaczenie pracy nad sobą. Ja pracuję nad sobą, żeby sobie wyrobić silną wolę, bo silna wola bardzo się opłaci człowiekowi. Silną wolę najlepiej wyrabiać w gorący dzień. Jak człowiek bardzo lubi lody, to dobrze jest wyrabiać silną wolę na temat lodu. Zaraz, nie rozumiem, co to znaczy. Ojej, właśnie tutaj daję przykład na opłacanie się człowiekowi silnej woli. Opłacaj się dalej. Czytaj dalej. Pan profesor tak mówi, że mnie myli. Jak ty się sama nie pomylisz, to ja ciebie na pewno nie... Czytaj o tych woli. Ja bardzo lubię lody, bo lody są bardzo kochane. Zeszłą niedzielę to poprosiłam 2 złote na loda, ale wszyscy tylko machali ręką i mi nie dali. No to w tę niedzielę rano postanowiłam wyrobić sobie silną wolę, że wcale nie będę chciała lodów. No to powiedziałam mamusi i tatusiowi, że nie będę wcale chciała jeść już lodów, jakby mi kupili. Więc oni się zapytali dlaczego, więc stwierdziłam, że mi się nie chce i ja jestem ponadto. To mamusia zaraz się zdenerwowała, że coś mi jest i zaczęli mnie wszyscy prosić, żebym tylko nie chorowała. I zaraz się wszyscy zaczęli zapytywać, czy mi czego nie trzeba, a tatuś wyjął 10 zł na lody, ale mu powiedziałam, że nie, że mi się nie chce lodów. To tatuś się bardzo przestraszył, co mi chodzi po głowie. No to zaraz wszyscy zaczęli mnie prosić, jedz lody, Reniu, tylko niech ci nic nie chodzi po głowie. No to ja znowu powiedziałam, że nie będę jeść lodów. To babcia się strasznie przestraszyła i zapytanie dała, jakie mi przynieść.
to powiedziałam, że dziękuję, ale żadne, bo ja jestem ponadto. To mamusia zawołała do tatusia, żeby natychmiast przyniósł najlepszych i zaczęła płakać. To tatuś poleciał bardzo szybko do budki z dużym termosem, a mamusia powiedziała, że ją do grobu wpędzam tym niechceniem. I czy mi się coś nie stało? Może w szkole? Może, a może na wycieczce? No to jak ja zobaczyłam, że moja kochana mamusia płacze, to też się rozpłakała. I powiedziałam z płaczem, że nic się nie stało. No to babcia też się rozpłakała. I powiedziała, ach Reniu, dlaczego ty jesteś ponadto? Dlaczego nam to zrobiłaś? No to ja nic nie powiedziałam, tylko się zacięłam z tą silną wolą. No to babcia zemdlała. I wtedy wpadł tatuś z lodami i trochę owocowych położył babci na czole i się ocuciła. I wtedy wszyscy zaczęli mnie głaskać po głowie i po rękach, żebym zjadła choć trochę, jak ich kocham. Podniosłam rękę, więc robiło się bardzo cicho i powiedziałam, że nie. To wszyscy zaraz poklękali przede mną. Tatuś trzymał termos, mamusia łyżeczkę z lodami, a babcia zaczęła się modlić, żebym jadła. No to jeszcze trochę pomiałam tej silnej woli, ale potem przestałam ją sobie wyrabiać, żeby się nie rozpuściły. Jestem pewna, że gdyby nie silna wola, to nikt by mi w niedzielę lodów nie kupił. A tak to zjadłam sobie cały termos i wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Obecnie wyrabiam sobie silną wolę w celu roweru. Już. Rolska, kochanie. Tak. Kochanie, daj mi ty swój dzienniczek. No masz. Znowu coś niedobrze? Czy dobrze, czy niedobrze, to nie twoja rzecz. Muszę napisać kilka słów do twoich rodziców. To najlepiej przez pocztę, bo ja już nie mam dzienniczka. Jak to nie masz? Bo ja przeczytałam w gazecie, że dzienniczki to wymyślili tylko do męczenia biednych dzieci. To mój mi się zaraz gdzieś zapodział. Naprawdę, no co pan tak się na mnie patrzy? No, dziecku trzeba wierzyć. Przez ciebie oczy sobie wypłakałam, przez ciebie już wylałam może łez. Ja jestem taka biedna, taka mała, a ty mi nagle mówisz, rób co chcesz. Właściwie szkoda mi każdej łzy, nie myślę więcej płakać przez ciebie. Bez powodu tak zawziętym być, właściwie szkoda mi każdej łzy. Tak dobrze nam się wszystko układało i wieczną miłość przysięgałeś mi. Więc nie wiem, co się tobie nagle stało. Dlaczego mówisz do mnie, możesz iść? Właściwie szkoda mi każdej łzy, nie myślę więcej płakać przez ciebie. Jak możesz bez powodu tak upartym być? Właściwie szkoda mi każdej łzy. Ja tu naprawdę nic nie zawiniłam, bo z tamtym to był tylko mały flirt. A zresztą, co się będę tłumaczyła, uważam, żeś powinien wierzyć mi. O, właśnie.
Właściwie szkoda mi każdej łzy. Nie myślę więcej płakać przez ciebie. Jak możesz bez powodu takim podłym być? Właściwie szkoda mi każdej łzy. Proszę Państwa, z dużym wzruszeniem proszę na estradę pana profesora Ludwika Sempolińskiego. W małym kinie podmiejskim było zawsze najpiękniej. Charlie Chaplin szedł któryś tam raz. Mała sala kinowa przyjmowała nas chętnie. Przytulała po prostu nas. Pośród tłumu obcego otaczała nas ciemność. Sami siedzieliśmy, ja i on. A wokoło nas tylko obca jakaś publiczność. Na ekranie zaś on. A na ekranie Charlie Clown tragicznie kochał swą dziewczynę i grał fortepian. Ach, jak grał jego melodię, aj titine. A na ekranie Charlie Clown za wielkie buty miał i serce. I razem z nim melonik grał, laseczka i kwiat w butonierce. Przeszły lata i miłość odpłynęła ode mnie. Świat już inny wydaje się nam. I jakiegoś powrotu dziś by czekać daremnie. Tylko Charlie jest wciąż taki sam. A do kin zakochani znów przychodzą po nocy, by dla siebie mieć parę tych chwil. Przytulają się w mroku i kochają tym mocniej, im śmieszniejszy jest stary ten film. A na ekranie Charlie Clown tragicznie kocha swą dziewczynę i gra fortepian, tak jak grał jego melodię, aj titine. A na ekranie Charlie Clown za wielkie buty ma i serce. I śmieją się, gdy wielka łza pada na kwiat w butonierce. Pada na kwiat w butonierce. I tak, drodzy Państwo, nasz kolejny 83. podwieczorek przy mikrofonie dobiegł końca. Wykonawcami byli Maria Bronieska, Irena Gałuszko, Irena Kwiatkowska, Ewa Nagórska, Natasza Zylska, Kazimierz Brusikiewicz, Edward Dziewoński, Wieńczysław Gliński, Wacław Jankowski, Roman Kłosowski, August Kowalczyk, Zbigniew Kurtycz, Stanisław Młynarczyk, Jerzy Ofierski, Andrzej Rumian, Leopold Sadurski, Tadeusz Suchocki, Ludwik Sempoliński, Stefan Witas, Mieczysław Wojnicki i Saturnin Żuraski. Grał zespół instrumentalny pod kierunkiem Janusza Senta. Opracowanie akustyczne Bronisław Wachniewicz, kierownictwo artystyczne i reżyseria Romana Sadowskiego, a zapowiadał Mieczysław Pawlikowski. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dobranoc Państwu.